Więc dzisiaj robimy vloga, bo dzisiaj jest mecz Manchester United, taki młodzieżowy z Monaco. Więc nie będę mógł wziąć kamery, będę musiał grać na telefonie, bo nie wiem dlaczego, ale chyba zabronili kamery na Old Trafford. Nie wiem dlaczego, ale zabronili, więc wezmę swój telefon, nagram parę rzeczy i zrobimy takiego vloga. Mecz dzisiaj Manchester United, Monaco, młodzieżowy, więc zaczynamy. Więc outfit, kurde, kamera się rusza. O kurde, ale mam tutaj bąbla. Ja, muszę to posmarować. Czerwona bandana, bo United, co nie? Jezu. Niebieska bluza, Pumy. I spodnie Nike. Autobus mam gdzieś za godzinę, muszę jeszcze obiad zjeść. I lecimy na mecz, więc nagram tam telefonem, bo już mówiłem na początku, że kamery są zabronione. Beznadziejne, ale trudno się mówi. Więc lecimy. Dobra, jednak zmieniłem kolor bandany, czarną będziemy chciały ubierać. Więc mam za 10 minut autobus, więc muszę już lecieć. Więc Old Trafford, włączę teraz muzykę i możecie zobaczyć taki mały montaż. I no, Manchester United kontra Monaco. No nieźle, już po meczu jest, już jest następny dzień. Wczoraj wróciłem do domu i od razu poszedłem spać, bo nie miałem siły. Nawet nie nagrałem dużo, bo kurde, mieliśmy chyba jeden strzał na bramkę, nie trafiliśmy pustą bramkę jeszcze i przegraliśmy 2-0. Więc nieźle. Kurde, nawet młodzieżowy skład nie potrafi wygrać. Ale będę robił więcej takich vlogów. Staram się iść na pucharowy mecz United Burnley, pierwszy skład. Więc może tam Ronaldo zagra, więc nagram go, bo no fajnie by było mieć Ronaldo na kanale, co nie? Więc no, niestety przegrali 2-0, słaby mecz strasznie i no, chyba jesteśmy ostatnim na tabeli, mamy tylko jeden punkt, więc trzeba coś ogarnąć, co nie? Więc ciekawe jak będzie. Ale może jeszcze coś zrobię w tym filmiku, może coś tam jeszcze nagram, więc zobaczymy. Czekaj, pokażę wam coś, ten. Więc ja tutaj robię takie proteinowe naleśniki, patrzcie na to, o. Więc to się robi tak, że daje się normalne składniki do naleśników, tylko że się daje taki proszek proteinowy, pokażę wam. O. To jest o smaku czekoladowym. Ja nie lubię smak czekoladowy w
proteinach, bo to nawet nie smakuje jak czekolada. Więc dodałem do naleśnika i mamy naleśniki proteinowe. I to nawet fajnie smakuje. Chyba sobie teraz nawet zrobię, bo muszę sobie śniadanie zrobić. Więc fajnie. No i jak nie chcecie używać jakiegoś proszku proteinowego, bo jest niedobry, to dajcie do naleśników i będzie git. Więc ja sobie teraz kupiłem taki proszek, pokażę wam. Kurde, on jest ogromny. Patrzcie na to. Ile tego jest? 5 kg wanilę i dużo tych składników. To jest zdrowe. Zawsze posiłą niech sobie tam wypiję. Więc no, polecam, żeby dodać proszek proteinowy do naleśników. I kiedyś na pewno nagram, jak będę robił w ogóle te naleśniki z tym proszkiem, więc możecie na kanał subskrybować i niedługo będzie taki filmik, żeby robił te naleśniki proteinowe. Pokażę wam, jak się to wszystko robi. Być git. W ogóle zrobię promocję na mój Instagram, więc jak teraz widać na ekranie, a teraz mamy moją stronę na Instagramie. Mam 2000 tych. Rzucam zdjęcia często. Wczoraj był ten, święto było. Ale teraz będziemy wrzucać zdjęcie z Old Trafford, więc dwa razy się tutaj naciśnie i mamy moją stronę na fotografię, więc możecie dać tam followa. Wrzucam takie zdjęcia, poczekaj tutaj. Mamy dziwnówek, mamy Old Trafford, 28 września, nie nagrywałem wtedy nic. Kopiec Kościuszki, Kołobrzeg, więc teraz będziemy wrzucać moje nowe zdjęcia. Czyli mamy tutaj Old Trafford. Nie wiem, które zdjęcia będę rzucał. To jest nawet ładne, więc to pewnie wrzucę. I pewnie wrzucę jakiś filmik, zdjęcie z środku. Czyli może takie, o, albo takie. Nie, takie nie. Jeszcze mam coś tutaj, czy nie? O, takie. No, teraz wrzucamy. Trzeba jakiś filtr dodać, czy nie trzeba? Nie, mi się wydaje, że standardowe. Nawet ładne wyszły. Więc teraz dodaj podpis od Old Trafford i to by... Jaka to była data wczoraj? Wczoraj to chyba był 10. Jaka dzisiaj data? Gdzie pisze data? A, 12 listopada, czyli wczoraj był 11. I to było 11.2022. A potem daje się hashtagi i mamy... Trzeba dać lokalizację, Old Trafford, dokładnie. Nie trzeba nikogo oznaczać. No i tyle. I się wrzuca. A czekaj, dodamy emotkę taką czerwoną. I wrzucamy. Więc teraz się wrzuca. O, mamy tutaj Kołobrzeg. Damy polubienie. I się wrzuciło, więc sobie też dam lajka. Więc jak chcecie obserwować moją stronę na fotografię, to macie tutaj. To jest moja strona na fotografię, a moja oryginalna strona, Maksymilian Rzepa, to tutaj mamy, też możecie dać tam followa. I tutaj często będę wrzucał, często wrzucam coś na relacje, tutaj motywację dałem, możecie sobie przeczytać, więc no, mamy to, więc proszę bardzo, mała promocja. To ja wam pokażę, jak się robi najlepszego naleśnika. Musiałem sobie kamerkę przyczepić, ale mamy bitą śmietanę, mamy brzoskwinię i po prostu trzeba najpierw otworzyć brzoskwinię, więc poczekajcie chwilę. Kurde, nie dało się tego otworzyć, kurde, bo to jest takie, to już takie popsute jest to, nie? Więc co ja miałem zrobić? Więc mamy brzoskwinię, mamy naleśnika taki czarny, bo wiadomo, z tego proszku robiłem. Więc możecie najpierw dać brzoskwinię tu, albo najpierw dać bitą śmietanę. Ja zawsze daję bitą śmietanę. Jeszcze ten. I taką linię sobie robimy. Tak, ja tyle bitej śmietany lubię. I dodaje się trochę brzoskwin, to trzeba widelec, bierze się i się daje, co nie? Takie zdrowsze będzie nawet. No, tutaj są proteiny, owoce i macie naleśnika. Możecie go złożyć jak chcecie, ja zawsze daję tak pół, potem następne pół, ale róbcie jak chcecie. I tak zawsze robię, o.
No i mamy, o kurde. Bruskinia się tutaj przyczepiła. O, mamy. Nie, mamy naleśnika. Możecie mieć go jak chcecie, ale macie zdrowego naleśnika z bitą śmietaną i z brzoskwinią. Dobra, to już na dzisiaj będę kończył, bo już długi ten vlog trochę, a miał być to tylko mecz, co nie? Więc jak chcecie więcej vlogów, to dajcie w komentarzach, jakie filmiki jeszcze chcecie i zrobię je bez problemu. Planuję dużo filmików, więc będzie fajnie. Jadę do Polski niedługo, znaczy lecę do Polski niedługo. 22 grudnia, więc coś tam będę też nagrywał na święta, na Nowy Rok, więc będzie fajnie, więc jest co oglądać. Więc dajcie subskrypcję, lajka i do następnego dnia.